Papież Franciszek przyjął dymisję biskupa diecezji sosnowieckiej księdza Grzegorza Kaszaka. Tymczasowo zastąpi go arcybiskup Adrian Galbas, który kieruje diecezją katowicką. Rezygnacja biskupa Kaszaka to efekt wydarzeń w jednej z parafii w Dąbrowie Górniczej. Jeden z tamtejszych księży zorganizował gejowskie seks spotkanie, podczas którego jeden z jego uczestników zasłabł i potrzebował pomocy lekarskiej. Fatima Orlińska. Mieszkańcy Sosnowca i okolic jednogłośnie przyznają, że taka decyzja powinna zapaść już dawno. Wielu z nich mówi, że choć są wierzące, takie sytuacje powodują utratę wiery w księży. Bardzo dobrze robi, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Po takiej sensacji to powinno być od razu, momentalnie. Bo to się nie dzieje tylko w Sosnowcu, tylko chyba ogólnie. Gdyby to dotyczyło kogo innego, to wszyscy wiemy, no, co by było. A tutaj wszystko jest zamiatane pod dywan. No ale to przecież jest, mówię, kosztem ludzi i tragedii przeróżnych. Dobrze, że zrezygnował, przynajmniej nie został wyrzucony, tylko sam z twarzą odszedł. Tak powinien zrobić człowiek. Jestem wierząca i ten, ale nie podoba mi się ostatnio nasz kościół. Proszę też o wybaczenie moich ludzkich ograniczeń. Jeśli kogoś uraziłem lub coś zaniedbałem, bardzo za to przepraszam. Gorąco was proszę, abyście wspomagali księdza arcybiskupa Adriana Galbasa w jego nowej misji. Można przeczytać w oficjalnym komunikacie biskupa Kaszaka, stanowiącym jedyny komentarz diecezji sosnowieckiej w sprawie. Tymczasowe kierowanie nią papież Franciszek powierzył arcybiskupowi Adrianowi Galbasowi, metropolicie katowickiemu. Trzeba powiedzieć, że to jest zwyczajna procedura Stolicy Apostolskiej, która w momencie wakatu, czyli zaistnienia przerwy w sprawowaniu funkcji biskupa diecezjalnego, wyznacza administratora apostolskiego po to, aby zabezpieczyć czy zapewnić zwyczajne funkcjonowanie diecezji. I takim administratorem apostolskim został mianowany ksiądz arcybiskup Adrian Galbas. Na jak długi czas, tego nie wiemy. Tutaj musimy czekać na decyzję Stolicy Apostolskiej. Decyzję o rezygnacji z pełnienia funkcji biskupa diecezji sosnowieckiej popiera również prezydent Sosnowca, który jako jeden z pierwszych oficjalnie i publicznie skomentował aferę w Dąbrowie Górniczej. Wtedy też prezydent Chęciński poinformował o zawieszeniu współpracy z kurią. Wiele różnego rodzaju uroczystości organizowaliśmy wspólnie, między innymi chyba największa, najbardziej znana ta na Placu Papieskim. Zawsze w czerwcu organizowaliśmy wspólną uroczystość związaną z przybyciem Ojca Świętego Jana Pawła II do naszego miasta i między innymi właśnie tego typu wspólne inicjatywy nie mogłyby się odbywać. Zobaczymy jak sytuacja się rozwinie, zobaczymy jakie będą kolejne decyzje i będziemy również jako miasto podejmować swoje decyzje. W głośnej sprawie z Dąbrowy Górniczej toczy się śledztwo i wciąż trwa gromadzenie materiału dowodowego. Jak poinformował nas dziś prokurator prokuratury okręgowej w Sosnowcu, przesłuchano już wielu świadków. Znana jest również opinia medyczna o stanie zdrowia pokrzywdzonego mężczyzny, który zasłabł podczas seks spotkania w budynku parafii.